Tę lekcję chcę poświęcić technice panoramowania, czyli wykorzystania średnich czasów naświetlania. Interesującą technikę, która wykorzystuje średnie czasy naświetlenia, to jest około 1,30, 1,40, 1,60 sekundy. Do zrobienia ciekawego zdjęcia, a mam tutaj na myśli wykonania zdjęcia ruchu. Z ciekawego. I właśnie zależało mi na tym, żeby znaleźć się w miejscu, które nie jest wybitnie estetyczne. Może poza tym pięknym dywanem kwiatu. Istnieje. Jeśli chodzi o parametry aparatu, to po pierwsze musisz ustawić pokrętło pracy w trybie S lub TV. Jest to tryb, w którym masz możliwość ustawienia czasu naświetlenia. Zaczyna się wyostrzać tło i to jest efekt, którego naprawdę nie chcemy. Ustawię jeszcze 1/250 sekundy i zrobię jedną serię zdjęć. Chociaż ten czas wydaje się już zbyt krótki. To wszystko jest rozmyte, natomiast samochód jest zamrożony i o to właśnie nam chodziło. Weźmy teraz drugie zdjęcie. Tutaj czas naświetlania to była 0,01 sekundy. Ten efekt z poruszenia jest widoczny, jest zaakcentowany, natomiast niestety nie jest aż taki, jaki byśmy sobie wymarzyli, jaki byśmy chcieli.